Szanowni Państwo, przed nami trzy prezentacje przedstawicieli sektora prywatnego. Pierwszy mówca będzie mówił na temat tego, jak sektor finansowy może wykorzystywać zrównoważony rozwój. Doświadczenia ze Szwajcarii. Pani Michaela Simon-Popart, która jest odpowiedzialna za zrównoważone strategie inwestycje w Chief Investment Office Wealth Management UBS. Niestety pani Michaela nie jest z nami dzisiaj fizycznie ze względów prywatnych, ale widzę, że już jest pani z nami online. Cześć, Michaela. Czy dobrze nas słyszysz? Słyszę dobrze, a wy mnie? No to fantastycznie. Dzień dobry. To dla mnie wielka przyjemność, że mogę wziąć udział w dzisiejszym polsko-szwajcarskim Dniu Innowacji. Tak, trochę jestem rozczarowana, że nie mogę być dzisiaj z Państwem osobiście. Biorąc pod uwagę kontekst konferencji, tytuł mojej prezentacji brzmi: jak sektor finansowy może wspierać zrównoważony rozwój? Doświadczenia ze Szwajcarii. I tak, mówię z perspektywy szwajcarskiego banku. Nasze doświadczenia są globalne, nie tylko ograniczają się do Szwajcarii. To ważne, bo zrównoważony rozwój to temat globalny. Sprowadza się do ryzyk i szans globalnych, o czym zresztą słyszeliśmy dzisiaj. Szanowni Państwo, może zacznę od refleksji, jak temat zrównoważonego rozwoju zmienia się z biegiem czasem. Zrównoważony rozwój w finansach to nic nowego. Asset managerowie doradzają już od ponad 100 lat, jak inwestować w sposób zrównoważony, ale nasze zrozumienie zrównoważonego rozwoju jest dosyć indywidualne. Często ogranicza się do osobistych wartości inwestora. W ostatnich 7 lat sytuacja się bardzo zmieniła i z wprowadzeniem zrównoważonych celów rozwoju w 2015 roku ONZ temat ten niemalże eksplodował. A zatem dzięki tym celom mamy holistyczne ramy, które pozwalają nam zrozumieć, czym tak naprawdę jest zrównoważony rozwój. 17 celów zrównoważonego rozwoju to wezwanie do działania, by zakończyć biedę, chronić planetę i zapewnić dobrostan do 2030 roku przynajmniej. Co ważniejsze, cele te i ich osiągnięcie może być zmierzone. To ważne, bo jesteśmy w stanie to, co możemy osiągnąć. Więc w jaki sposób banki się w to wpasowują? ONZ oszacowało, że wymagamy do 2030 roku wiele set tysięcy nowych standardów, by osiągnąć właśnie te cele. Ale mamy też wsparcie rządowe na poziomie 160 miliardów. Filantropia to 1,3 tryliony dolarów amerykańskich. Wsparcie rządu i filantropia to niewystarczające duże finanse, by finansować osiągnięcie celów rozwoju. W związku z tym mamy lukę na poziomie 2,5 trylionów dolarów amerykańskich. Biorąc pod uwagę COVID, który pogorszył warunki i pogłębił różnice, szacujemy, OECD szacuje, że luka w finansowaniu zwiększyła się do 3,2 trylionów dolarów. Więc dlatego kapitał prywatny musi być zaangażowany. A jak zaangażować te pieniądze, to tutaj trzeba rozważyć różne aspekty. Bo czasem ktoś mnie pyta, jaka jest moja rola jako osoba odpowiedzialną za strategię. I ja rozumiem moją pracę jako architekta. Ja nie projektuję zrównoważonych domów, ale mój zespół pracuje nad tworzeniem nowych szans inwestycyjnych, biorąc pod uwagę osiągnięcie celów zrównoważonego rozwoju. Właśnie słyszeliśmy przed chwilą, że to jest niezwykle ważne. Ważne jest, by tworzyć takie szanse inwestowania. Oczywiście to nie wystarczy. Bycie architektem nie wystarczy, bo potrzebujemy infrastruktury, która sprawi, że wszystko zadziała. Mam nadzieję, że Państwo mnie nadal słyszą dobrze. We
We still hear you, Michaela. You can continue. Fantastic, good, yeah, because I lost my connection. Dobrze, bo przez chwilę straciłam połączenie. Tak jak powiedziałam, bycie architektem nie wystarczy, ale to, co ważniejsze, to to, że potrzebna jest odpowiednia infrastruktura, żeby to wszystko zadziałało. Tak jak mówił poprzedni prezes, chodzi o uszczelnienie systemu, w którym jesteśmy potrzebni jako banki. Więc poza architektem jestem także elektrykiem, ogrodnikiem, hydraulikiem, jak cokolwiek by mnie nazwać. W każdym razie kapitał jest związany z wyzwaniami. Oczywiście dostęp do kapitału sprawia, że osiągnięcie tych fundamentalnych celów SDG będzie łatwiejsze. Ale też musimy pamiętać o tym, że wszelkie inwestycje, które są dokonywane, muszą napędzać czy prowadzić do trwałych zmian. Do tego potrzebne są normy i wpływ. O tym mówiliśmy wcześniej. Również może być istnieć niedopasowanie celów lub niezdolność do efektywnego mierzenia wyników. Rynek zrównoważonego rozwoju silnie się rozwija. Pojawiają się na nim nowi gracze. Dlatego tak ważne jest zapewnienie odpowiedniej konkurencji, ale takiej konkurencji, która nie doprowadzi do konfliktów, które z Korei mogłyby nałożyć dodatkowe obciążenia na społeczeństwo i klimat. Potrzebna jest także rewolucja w transparencji, w przejrzystości. Słyszeliśmy już dzisiaj, że wiele polityków koncentruje się na finansowaniu rozwoju infrastruktury. W związku z tym szukamy takich przyspieszonych zmian regulacyjnych, również poza Europą, aby zmobilizować kapitał, zrównoważony kapitał. Słyszeliśmy o przykładach ze Szwajcarii. To wzmocni harmonizację zrównoważonych standardów inwestowania oraz jednocześnie zapewni mierzalne wyniki, które są dopasowane do celów SDG. Dzięki temu będziemy mogli wdrożyć odpowiednie zrównoważone praktyki księgowe oraz przygotować lepsze dane i analityki. To jest klucz. Popyt na zrównoważone dane może doprowadzić do rozwoju kolejnych finansów przez kolejne lata. I tutaj spotykają się te dwa światy. Aby tworzyć zrównoważone inwestycje we wszystkich klasach aktywów, wymagamy partnerstw bardzo mieszanych, czyli sektor biznesowy, sektor not for profit, NGOs i tak dalej. Istnieją już do tego celu platformy, ale niewiele z nich angażuje się właśnie we współpracę z prywatnym biznesem. W związku z tym warto tworzyć takie platformy skalowalne, cyfrowe do tego celu. Last but not least, zrównoważony rozwój oznacza myślenie i działanie myśląc długofalowo. Tak jak każda spółka, banki są zobowiązane wobec klientów, udziałowców, pracowników, by właśnie założyć taką soczewkę długofalową. I muszą też myśleć o społeczeństwie. My uważamy, że dla każdego biznesu zrównoważone myślenie, które koncentruje się na zrównoważonym rozwoju, tworzy bardziej stabilną firmę i jednocześnie ważne jest włączenie zrównoważonego rozwoju od samego początku. Zrównoważony rozwój musi być częścią DNA biznesu. Nie jest to coś, co można robić sporadycznie. Kryzys COVID-19 pokazał, że musimy lepiej przygotować się na globalne systemowe ryzyka, a wśród nich na zmiany klimatyczne. Jeżeli opuścimy nasze działania, to koszty tylko wzrosną. Dlatego krytyczne jest działanie tu i teraz w partnerstwie w sposób transparentny, by osiągnąć, i tu podkreślę, mierzalne zmiany, a zatem dane, analiza danych są kluczem dla nas, by osiągnąć cele SDG. Moja prezentacja właśnie kończy się przed kawą, więc chciałabym serdecznie podziękować za uwagę, życzyć Państwu owocnej konferencji i przepraszam, że nie mogę być dzisiaj z Państwem, ale cieszę się, że mogłam się teraz połączyć i z przyjemnością połączę się w przyszłości. Dziękuję.
Thank you. Thank you very much, Michaela Simon. Dziękuję pani Michaeli Simon Howard z UBS. Dziękujemy, że się pani z nami połączyła i zapraszamy serdecznie do Warszawy.